Szanowny Panie Inspektorze, Panie Brygadierze, Panie Harcmistrzu, wszyscy dostojni goście. Chciałbym na wstępie wyrazić wielką radość z faktu, że raczyliście Państwo przyjąć nasze zaproszenie i wziąć udział w naszych skromnych w formie, ale mam nadzieję bogatych w treść obchodach 101. rocznicy Bitwy Warszawskiej, Święta Wojska Polskiego. Jest to dla nas czytelny dowód, że 133. Batalion Lekkiej Piechoty na trwałe już funkcjonuje w świadomości mieszkańców, władz, mieszkańców ziemi cieszyńskiej, że stał się jej integralną i istotną, mam nadzieję, częścią. Zebraliśmy się dzisiaj pod tablicą upamiętniającą sławny 4 Pułk Strzelców Podhalańskich. Był to oddział Wojska Polskiego, który do cieszyńskich koszar wiodła droga trudna, pełna wyrzeczeń i bojowego wysiłku. Swoją znakomitą postawą pułk w czasie wojny bolszewicko-polskiej lat 1919-1921 wniósł wymierny wkład w wygraną w wojnie, która była jedyną przez 300 lat niełatwej, 300 ostatnich lat niełatwej polskiej historii, często tragicznej. Było to zwycięstwo tym cenniejsze, że odniesione niemal wyłącznie własnymi siłami. Ta wojna, to zwycięstwo dała Polsce nieoceniony kapitał w postaci czasu. 20 lat okresu międzywojennego to był ten czas, kiedy udało się wychować pokolenie Polaków, którzy w obliczu kolejnej wielkiej narodowej próby, wielkiej narodowej tragedii, jaką była II wojna światowa, ale także okres powojenny, potrafili stawić tej próbie czoła. W okresie powojennym ci ludzie wychowani na wartościach, które wynieśli z okresu międzywojennego, ci ludzie właśnie potrafili przypomnieć Polakom, że należy i trzeba być dumnym ze swoich tradycji, ze swojej historii, ze swoich dokonań. Mówili również, co to jest tolerancja, że należy być otwartym na to, co inne, ale czemu również należy się miejsce obok nas. Ci ludzie również potrafili zaszczepić w Polakach nadzieję, że zła karta kiedyś się odwróci i nadejdzie lepsze. Dwudziestolecie międzywojenne to również okres, kiedy 4 Pułk Strzelców Podhalańskich zamieszkał w Cieszynie, w cieszyńskich koszarach. Niestety wrzesień 1939 roku, tragiczna kampania jesienna przerwała ten czas i pułk, który wyszedł na wojnę w sierpniu 1939 roku, już nigdy do tych koszar, do swojego domu nie powrócił. Dzisiaj w tym cieszyńskim domu mieszkamy my, żołnierze 133 Batalionu Lekkiej Piechoty. Chciałbym Państwa zapewnić, że jesteśmy świadomi, do jakiej tradycji musimy równać, czemu stawiamy czoła, jak wielkie jest to dla nas wyzwanie. Ale pragnę również Państwa zapewnić, że nie zawiedziemy. Zgodnie z naszym mottem zawsze gotowi, zawsze blisko. Wszyscy mieszkańcy, cała ziemia cieszyńska, zawsze możecie Państwo liczyć na naszą pomoc, na nasze wsparcie, na to, że będziemy z Wami. Jednocześnie chciałem Państwu bardzo podziękować za Waszą obecność, za to, że tak nas przyjęliście tutaj 2 lata temu. I jeszcze raz zapewnić, że nigdy nie damy Wam powodu do wstydu, że 133. Batalion Lekkiej Piechoty 13. Śląskiej Obrony Terytorialnej zawsze będzie powodem do dumy dla Cieszyna, jego mieszkańców, a także całej ziemi cieszyńskiej. Dziękuję Państwu za uwagę.